Złoto i kredyty, to są dwie waluty, które będziecie potrzebować przez najbliższe kilka dni. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem pogadamy o zimowych aukcjach. Pojawił się oficjalny film, który daje nam kilka wskazówek i dotykamy także artykuł i bardzo ciekawe informacje od Wargamingu, którą mogę się z wami podzielić. Zaczną, moi drodzy, od tego, że aukcje zaczną się już jutro i od godziny 10 powinniśmy wiedzieć, co się święci, co jest do licytacji. Będzie 5 ofert, to było do przewidzenia, ponieważ w zeszłym roku też było 5 ofert. No i moi drodzy, co bardzo istotne, będą to wysokie piery, więc nie będzie jakiś tam czwórek, piątek, pewnie tylko dychy, dziewiątki, ósemki, może jakaś siódemka. Oferty będą tylko w dwóch walutach złoto i kredyty. Jeśli macie wolne doświadczenie, no to wam się nie przyda, więc to jest trochę dziwne, że nagle wargaming tej waluty już nie chce, zgadnąć nam z konta. Pewnie myślą o tym, żeby zostawić to, żeby zabrać nam to, jak będzie jakiś warsztat na jakąś dychę, prawda? Pewnie też niebawem. No i moi drodzy, jaka jest ciekawa informacja, powiedzmy nieoficjalna, bo nie ma jej w artykule, nigdzie i nie ma tak naprawdę. Będą, moi drodzy, dwie nowe konstrukcje. Czyli na pięć maszyn, dwie będą nowe. Zaraz powiemy sobie, jakie to mogą być te nowe konstrukcje, i będzie tylko jedna oferta za kredyty, więc w sumie dominującą walutą. Jest złoto. Jeśli ktoś ma, powiedzmy, dużo free expa, dużo kredytów, a mało golda, no to słabo. Gold jest zdecydowanie do na Wargamingu Najważniejsze, Golda nam chcą zabrać. <grym> I moi drodzy, co bardzo jeszcze istotne, aukcje będą z tutaj kategorii otwartych, czyli będziemy mniej więcej wiedzieć, ile dać, żeby nie przepłacić. To jest bardzo ważne, bo kiedy nie ma aukcji otwartych, no to niestety, ale łatwo jest przepłacić, więc... No, będzie można powiedzmy stawiać takie kwoty w miarę rozsądne. No i zobaczmy teraz filmik, który daje nam kilka spoilerów. Panie i Panowie, Wasze oferty? Aukcja zacznie się 24 stycznia. 5 dni i 5 artykułów. Mają różne poziomy, różne mechaniki, a nawet różną liczbę dział. I to jest chyba największy spojrzenie w tym filmie. Mamy różne tiery, czyli pewnie dychy, dziewiątki, ósemki, może jakaś siódemka. Mamy, moi drodzy, różne mechaniki. Jakie? Zaraz jedna będzie pokazana. No i różną liczbę dział. Jako, że nie mamy jeszcze czołgów z trzema działami, no to wiadomo, że chodzi o jakiegoś dwulufowca, przynajmniej jednego. Teraz chyba widać, że jest tutaj taka konstrukcja. Ale wszystkie łączy jedna rzecz. Są cennymi czołgami. Każdy z nich na swój sposób. Jeden z przedmiotów to drapieżnik ze szczytu łańcucha pokarmowego. To jest kolejna bardzo, bardzo ważna informacja. Ze szczytu łańcucha pokarmowego. To raczej sugeruje, że chodzi o tier dziesiąty. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone na angielski i inne języki, ale no, albo chodzi o bardzo, bardzo potężną konstrukcję, która jest naprawdę wybitna, albo chodzi tutaj o dychę. No może jakaś mówię dziewiątka, ósemka, ale raczej typowałbym z tego, że dycha. Wystażony w imponującą mieszankę mobilności, pancerza i siły ognia. W razie potrzeby może też sam stać się pociskiem. Wśród... Ten dźwięk chyba znacie. To jest czołg z dopalaczami odrzutowymi. Od innych artykułów znajdziecie również nowe pojazdy do kupienia za złoto albo kredyty. Aukcja będzie otwarta, co oznacza, że można monitorować konkurencyjne oferty i modyfikować własne. Jeśli... Nie wiem, czy wolicie takie aukcje, czy takie zamknięte, gdzie nie wiadomo, jaka jest mediana. Ja osobiście wolę te, ponieważ wtedy mniej przepłacam. No ale no wiadomo, tak czy siak inni mogą patrzeć: o tyle trzeba postawić, dobrą, no to tyle postawię i wtedy też to najdzie w górę. Więc w sumie nigdy z tym nie wiadomo, prawda? Zawsze i tak płacimy raczej zdecydowanie za dużo za te czołgi. Jeśli wasza oferta nie wygra, lub ją wycofacie, zwrócimy wam zainwestowane zasoby. Jeśli jednak wygra, dołączycie do grona nielicznych właścicieli rzadkiego pojazdu. Pewnie kilka minut po 23.00 czołgi będą wysłane. Sprawdzajcie aukcje każdego dnia, aby nie przegapić dobrych okazji, i obserwujcie oferty. W końcu licytujących jest więcej niż trofeów do zdobycia. Powodzenia, dowódcy. No i to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Z niego mamy tak naprawdę informacje bardzo duże o dwóch pojazdach, no i wiemy, że jeden to na pewno jest dwurfowiec. wiemy też o tym, że jeden czołg ma mechanikę do palaczy odrzutowych, no bo nie oszukujmy się, no co innego to może być z takim dźwiękiem, no to by jakiś nowy pojazd totalnie wykombinować. No i tutaj przedstawiłem wam potencjalne możliwości, jeśli chodzi o coś takiego, jeśli chodzi o wulfowce, no to z premek wysokiego tieru warunek spełnia dwururka, która jest wam doskonale znana, była za golda, była w paczkach kiedyś i jest to obiekt 703 wersja druga z działem 122. Kiedyś testowany był obiekt dwulufowiec bardzo podobny z wyglądu, zdziałem 100 mm. No i to jest czołg, który mówię, był kiedyś testowany, ale ostatnio o nim za to nie było. Mamy jeszcze czołg z wod. Plus, czyli TS54. No byłoby to trochę dziwne, gdyby nagle taki pojazd z Vod Plus był dostępny na aukcji, no bo mniej pewnie osób kupowałoby WOD plus. Więc czy to Rosony? Nie wiem, no ale jest jakaś tam szansa. No i jeszcze jest to ISU 122.2, które niedawno został dodane do plików z Grow. Czołg jest gotowy do wydania i chyba najczęściej w komentarzach się pojawia na kanale YouTube pod tym filmem. Bardzo, bardzo dużo jest o tym ISU, ISU, ISU. Także to jest chyba czołg, który wydaje się być bardzo, bardzo realny w tych aukcjach. Ale zobaczymy inne opcje. Też wchodzą w grę. Jeśli chodzi, moi drodzy, o czołgi z doparaczami odrzutowymi, no to tutaj mamy tak naprawdę trzy możliwości. Pierwsza, chyba najbardziej logiczna, biorąc pod uwagę, że po prostu ten pojazd nie był od dawna dostępny, jest to BZ-176, na której można byłoby zarobić fortunę. Ten czołg mógłby pójść za minimum 30-40 tysięcy golda, nawet może więcej. Mnóstwo osób zapłaciłoby za ten czołg fortunę. No i to jest pojazd, mówię, który był w paczkach. Nie był od dawna naprawdę dobry biznes do zrobienia. Za kredyty, wiadomo, że go nie dadzą, no bo trzeba zarobić, Kasiorę. W grę wchodzi także TT130M, lecz z tym czołgiem są pewne problemy. On jest czołgiem specjalnym, więc to byłaby aukcja na czołg specjalny 9 Tieru. Trochę dziwne, no ale ma dopalacze, więc pasuje. Jest w grze częściowo gotowy. Jeśli Urgimik wprowadzi mikropatch, może to zmienić i czołg będzie gitara. No i także w grę chodzi BZ-72 Myślnik 1, z tym, że ten pojazd miał być w warsztacie, jak dobrze pamiętacie, według przecieków z Wotexpress, więc no też byłoby to trochę dziwne dawać tychę nową na aukcji, no to się raczej nie klei, raczej mówię, takie pojazdy są zawsze w warsztacie, także raczej te pierwsze dwa wydają się być bardziej realne. No i... Jeśli chodzi o stare pojazdy, no bo mamy tą informację od Wargamingu, że będą trzy stare też. No tutaj no jest tak dużo opcji, że nie zamierzam strzelać, kombinować i mówić wam jakieś teorie, nie wiadomo jakie, bo bym musiał po 30 czołgów wymienić. Wymieniłem to, co wydaje się być najbardziej realne, i teraz pokażę wam jedną bitewkę na czołgu, który może się pojawić. Wcześniej chciałbym wam jednak pomóc zarobić złoto do wota złoto, które na pewno wam się teraz przyda, więc już mówię co i jak. Możecie zgarnąć gwarantowane 750 sztuk złota, plus szansa na 14,5 tysiąca. A wystarczy, że pobierzecie z mojego linku fajną i darmową grę Warpath, która pozwala Wam się wcielić w dowódcę armii. W grze dostępne są czołgi, piechota, samoloty, więc na pewno nie będziecie się nudzić. I co trzeba zrobić, to wykonać trzy proste cele i wysłać im potwierdzenie ich wykonania na maila. Sztukę zobaczycie w dokumencie dostępnym w opisie. I tak jak powiedziałem, jest to szansa na gwarantowane złoto. Pierwsze 100 osób można nie liczyć, więc działajcie i powodzenia! Przed Wami ISU 122-2, pojazd, który ma realne szanse pojawić się na aukcji, oczywiście w kategorii dwulufowiec, ale czy tak będzie, to oczywiście zobaczymy, pewności na pewno nie ma. Jest to bitewka, którą kilka miesięcy temu podesłał mi Wit na maila i uznałem, że ona troszeczkę ten pojazd pokazuje, więc zobaczymy ją sobie. Oczywiście to nie jest tak, że bohater tutaj nam pokazuje swój widok. Widzimy pojazd tylko z góry, no ale zawsze jest to coś i to zawsze jakoś tam może Wam pokazać, czy ewentualnie pojazd wygląda dobrze czy źle. Mamy tutaj mapę Perłowa rzeka i losowanie na dziewiątki. Zobaczcie, że gościu jedzie tym na przepychacz. A muszę podkreślić, że ten wulufowiec, no to najbardziej wytrzymały, no to nie jest. Jeśli popatrzymy sobie na jego pancerz, no to jest, moi drodzy, krucho. I tutaj bohater już jeden strzał wyrwał, bardzo gładko teraz wychyla się po raz kolejny. Mało mu coś udało się zatrzymać, niestety nie trafił. Czy to normalne? No, możemy sobie omówić te działa, bo one są też warte na pewno analizy. Mamy tutaj dwa działa, 122 mm. I są to działa, które biją po 390 każde. Razem daje nam to 780 średnich uszkodzeń, o ile dwa pociski trafią. Przygotowanie salwy zajmuje dosłownie chwilę. To jest rewelacja w tym niszczycielu. Przynajmniej na papierze, bo nie grałem. Ale moi drodzy, jeśli chodzi o wady, to możemy zobaczyć sobie, że ten pojazd ma strzały z każdego działa co 7 sekund. I to oczywiście oznacza, że jeśli konstrukcja ta będzie używana do strzelania pojedynczo to to nie ma za bardzo sensu. Co 7 sekund walić po 400, to może nie jest najgorzej na świecie, ale to troszeczkę moim zdaniem zabija sens posiadania dwóch dział, więc tym pojazdem chyba Wargaming będzie chciał wymusić na nas korzystanie z salwy, prawda? Celność to 0.37 bazowo, czas celowania 2 sekundy, penetracja jest spoko, ale tak mówię, no strzelanie co 7 sekund nigdy mi się nie uśmiechało. W takim pojeździe, co 5 sekund jak już dwulfowiec strzela, to jest słabo. Co 7 z każdego działa, no to naprawdę długi ten czas. Co do jazdy, pojazd widać, że jeździ w miarę dobrze. Rozpędza się do 40 km na godzinę i ma moc na tonę 15 koni, więc to nie jest źle. Jeśli chodzi o kamuflaż, jest przeciętny i zasięg widzenia tutaj to jest 370 m, więc jest to taki dwulfowiec. Który wygląda na to, że wymuszę na graczu korzystanie z salwy. No i mówię, no ja akurat y, lubię, jak dwulufowiec ma szybki czas przygotowania salwy, ale ten czas między pociskami mnie y, trochę tutaj martwi. Jeśli chodzi o tą bitewkę, gościu, nie gra jakiejś bitwy życia, to muszę od razu zaznaczyć. Ale nie miałem za bardzo wyboru. Miałem jedną taką fajną bitwę, właśnie gdzie ten pojazd żyje chociaż kilka minut, a w innych to po prostu od razu wyjazd i śmierć. Także no rozumiecie, że pokazuję to co mam. No i tutaj gościu pada po strzale, szarmle. No mówię, żywotność tego pojazdu nie wygląda najlepiej. W ogóle taka ciekawostka w tej bitwie jeszcze był T54D ten czołg, który ma być moim zdaniem przynajmniej w przepustce bitewnej w marcu jako nowa dziewiątka. Nie ma statusu premium, ma status czołg specjalny, więc no pasuje całkiem nieźle. Zobaczymy jak to z nim będzie. No i to moi drodzy. Tyle wiem, mało powiecie, no ale niestety więcej powtórek z ISU 122, dwa sensownych nie miałem. Zawsze możecie mi oczywiście podsyłać powtórki, jak spotkacie jakiś nowy czołg. Mail jest zawsze w opisie i dzięki temu mogę lepsze treści wstawiać potem do filmów. Także to tyle, jeśli chodzi o aukcję w tym odcinku. Czekamy oczywiście jutro na pierwszą ofertę rano o 10 I trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, Pa!